Witajcie, tu Margo i witam Was serdecznie w nowym filmiku. Ja wiem, że picie coli nie jest zdrowe. Ale dlaczego kupiłam sobie dzisiaj colę? Ojej. Chyba też przy pracy. Ponieważ chcę Wam pokazać dzisiaj przepis, który święci popularność w internecie, a szczególnie na TikToku, na zdrową wersję Coca-Coli. Czy to w ogóle możliwe? Szczerze nie mam pojęcia. Będę to robić pierwszy raz, więc może być ciekawie. O ile lód i cukier, czy słodzik są naturalnym składnikiem, który się nam nasuwa na pierwszy ogień, jeśli chodzi o przepis, to jest jeden składnik, który jest zaskakująco ciekawy. I mam wrażenie, że może być to bardzo, bardzo zaskakujące, więc jeśli jesteście ciekawi, to zostańcie ze mną i sprawdzimy ten przepis. Dobra, do przygotowania tego przepisu, tej coli, będziemy potrzebować bardzo mocno gazowaną wodę, ja to mam Żywiec Zdrój. Będzie nam potrzebny erytrol lub ksylitol, akurat mam erytrol, więc zrobimy z tego. Lód. Takiej dość dużej ilości. Może nie wszystko mi się zmieści do szklanki, ale spróbujemy. I nasz główny składnik, czyli uwaga, uwaga, pam, 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 ocet balsamiczny. Dajmy mu szansę, nie krytykujmy tak od razu, ok? Dobra, słuchajcie. Mam szklankę, więc spróbujemy. Dobrze, pierwsze co, to odmierzamy 3 łyżeczki ksylitolu bądź erytrolu. Łyżeczki takie, takie na przykład. Zobaczymy. Może nawet trochę bardziej tubate. Zobaczymy. Dobra. Bierzemy taką samą ilość octu balsamicznego. Ja powiem Wam szczerze, że uwielbiam oct balsamiczny. Ja go dodaję najczęściej do zupy pomidorowej, ponieważ ocet nadaje właśnie taką fajną kwaskowość. Raz. Dwa. I trzy. Miam. Teraz to wszystko musimy wymieszać. To chyba błąd, że ja założyłam białą koszulkę do tego przepisu. Wszystko idealnie razem musimy wymieszać. Ok, dodajemy lodu. Dużo, bo musi być mocno schłodzony ten napój. Ok. I dodajemy wody. Dużo wody, dużo wody. Ok. I teraz wymieszamy to jeszcze razem. Słuchajcie, kolor faktycznie nadało takiego koloru. Zaraz zobaczymy, jak, z czym to się. O, trochę mi kapie. Ok, dobra. Jestem gotowa do spróbowania. Ok. O. Słuchajcie. To jest coś dziwne. Bo w smaku przypomina troszeczkę taką bardziej kwaskową kolę. Taką. Nie powiem, że to jest zły napój. Tylko. No nie do końca mi tutaj to smakuje tą kolą, jak to miało być niby w przepisie, w zamyśleniu. Ale powiem Wam, że nie jest takie. Nie jest takie złe. Myślę, że więcej cukru, więcej erytrolu, więcej ksylitolu dałoby jakiś taki większy, lepszy efekt. Ale powiem Wam, że nie jest najgorzej. Niestety erytrol się tutaj nie do końca rozpuścił.
Ale tak, powiem szczerze, że nie jest to wcale zły w smaku napój. Szczerze mówiąc. I serio, myślałam, że octet balsamiczny będzie tutaj zbyt kwaśny, ale to daje naprawdę niezły efekt. Więc na 10 punktów, no i jestem w stanie dać szósteczkę. I tak to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną podczas tutaj tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie kciuka w górze, zostawcie subskrypcję, bo jest to dla mnie naprawdę wielka motywacja. I słuchajcie, spróbujcie zrobić samemu ten napój. Może Wam się uda trochę lepiej niż mnie? Na pewno nie jest to zły napój. To muszę to przyznać. To nie jest zły napój, to nie jest zły przepis. Jednak, że powiedzieć, że to jest smak podobny do Coca-Coli, troszeczkę tutaj jest zakłamanie, więc tutaj już spraszczam. Nie jest to idealne odwzorowanie smaku Coca-Coli, jednak jest to jakiś zdrowszy zamiennik, przynajmniej w kolorze. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia!